Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj może nie z motocykla, troszeczkę w innej scenerii. Akurat tutaj teraz mamy cztery koła, jest taki, a nie inny okres. Chociaż śnieg topnieje i na dobrą sprawę można było ruszyć gdzieś w drogę. Ale ja tutaj z innej beczki. Chciałem dzisiaj do Was kilka słów z racji tego, że dostaję od Was sporo listów na temat wyposażenia na wyprawę. Ja tam żadnym wielkim ekspertem w tym temacie nie jestem, ale tak z własnego doświadczenia mogę się z Wami podzielić akurat tym, co ja do tej pory zawierałem, jakie mam z tym przemyślenia i co warto wziąć na dłuższy wyjazd, na przykład dwutygodniowy, czy nawet trzytygodniowy. Bo może na tym się skupimy, tak? Na wyjazd tygodniowy, no to gdzieś podejrzewam po kraju, to też zbyt dużo tam nie potrzebujecie. Ale zacznijmy od tego podstawowego takiego wyposażenia. Na pewno warto wziąć ze sobą kuchenkę gazową. Są małe kuchenne, kuchenki turystyczne. One tam kosztują w granicach 30-40 zł. Na 3 tygodnie wystarczą Wam dwa kartridże. Do tego warto ze sobą zabrać paliwo stałe. Czasami się tak może zdarzyć, że kuchenka po prostu się zatka, tak jak ja to miałem w czasie mojej ostatniej wyprawy. Więc warto zabrać ze sobą paliwo stałe i w razie potrzeby można się tym podratować. Łatwiej nawet ognisko gdzieś rozpalić, czy nawet gdzieś tam wrzucić do puszki i sobie wodę zagotować, żeby sobie kawę zrobić. Co jeszcze? Na pewno menażka. I to taka menażka, którą można przykryć, tak, że wlewamy wodę, czy nawet jakiś prowiant, który chcemy podgrzać i żeby było przykrycie. To powoduje, że się szybciej, raz, że szybciej wszystko zagotuje, a dwa, nic tam, żadne paprochy nie wpadają na przykład do tej wody, czy do tego naszego jedzenia, które chcemy sobie przygotować. No, nie będę tutaj mówił o takich oczywistych rzeczach jak sztućce, no to już każdy powinien wiedzieć. Dobrze mieć dobry nóż. Dobry, składany nóż, tak żeby on tam za dużo miejsca nie zajmował, ale o dobrym ostrzu, który można bardzo łatwo naostrzyć. Co jeszcze? Namiot. Namiot. Ja preferuję duży namiot, trzyosobowy. Przed wyjazdem chciałem sobie kupić namiot dwuosobowy, ale po wyprawie tej włoskiej właśnie stwierdziłem, że dobrze mieć trzyosobowy, duży namiot nawet dla jednej osoby. Dlaczego? Z kilku powodów. Na pewno pierwszy powód jest taki, że mamy dużo miejsca na to, żeby się w tym namiocie przemieścić, tak? Ruszać. Z reguły namioty dwuosobowe są wąskie, małe, tam jest tylko tyle miejsca, żeby wejść i zalec na posłaniu. W namiocie trzyosobowym łatwiej nam się przebrać, łatwiej nam się oporządzić, łatwiej nawet strawę przy sobie przygotować, kiedy na przykład za oknem jest deszcz pada, jest jakaś zawierucha. Łatwiej się przebrać, oporządzić. Mało tego, ja praktycznie za każdym razem, kiedy zdarzało mi się biwakować gdzieś w jakichś dziwnych miejscach, ściągałem z motocykla wszystkie torby i pakowałem je do namiotu. Motocykl zapinałem na 10 tysięcy linek i tak sobie po prostu szedłem spać. I to się dosyć dobrze sprawdziło. Nie spotkały mnie żadne nieprzyjemne sytuacje, a wszystko miałem, że tak powiem, na oku i przy sobie. Tak? Że nie zdarzyło się, żeby ktoś tam mi grzebał po ciuchach. Mało tego, poza tym często jest tak, że rano jest rosa, jest duża wilgotność, w namiocie zawsze jest inaczej, te wszystkie rzeczy, mimo że możemy mieć jakieś dobrze opakowane, lepiej żeby one były w suchym miejscu i nie były narażone na tego typu warunki atmosferyczne, jakieś zmienne. Czyli polecam duży namiot trzyosobowy, ja korzystam z namiotu typu Iglo, on po spakowaniu aż tak dużo miejsca nie zajmuje, można sobie spokojnie z tym poradzić samemu. Bez problemu, jeżeli ktoś ma dwie zdrowe ręce i jest w miarę ogarnięty, to sobie taki namiot jest w stanie samemu postawić bez żadnego problemu. Karimata czy materac? A jak karimata, to jaka? Materacem akurat bym zrezygnował, odpuścił materac ze względu na to, że trzeba go dużo dmuchać często. Bardzo dobrze mi się sprawdziła karimata nadmuchi. Ona jest... Karimata samopompująca się, ona tak się samopompowała, że ja po prostu się do niej podłączałem i trzy razy dmuchnąłem, autentycznie trzy razy i była pełna i świetnie się sprawdzała, naprawdę rewelacyjnie, bardzo dobrze się spało i to w różnych warunkach
i na igliwiu, i gdzieś tam na kamienistym podłożu. Także karimata samopompująca. Wystarczy tylko odkręcić zawór, wycisnąć z niej powietrze. Bardzo mało miejsca zajmuje. To na pewno polecam. Dobry śpiwór, dobry ciepły śpiwór. To też się różnie zdarza. W jednym miejscu jest ciepło, a za 2 dni może być pierońsko zimno. Także jeżeli chodzi o taki podstawowy sprzęt na wyprawę, warto ze sobą wziąć prowiant na 2 dni. Ja biorę zawsze, staram się coś sobie przygotować takiego, żeby można było wrzucić do mynaszki i podgrzać i po prostu zagryźć chlebem, żeby nie siedzieć głodnym. Nie ma nic gorszego na wyprawie jak, kurczę, pusty żołądek. Nic potem tak nie cieszy. A człowiek jak ma pełny brzuch, to i potem i przyjemnie zasypia, i dobrze zasypia, i się wysypia przede wszystkim, i regeneruje siły. Także warto sobie zabrać coś ciepłego. Ja powiem tak, przed wyjazdem przygotowałem sobie takie porcje na 5 dni. Na 5 dni, oprócz tego jeszcze masa puszek, bo także praktycznie mógłbym przez 2 tygodnie teoretycznie nic nie kupować do jedzenia. Ale przez pierwsze 5 dni korzystałem właśnie z tego, że przygotowałem sobie takie małe porcje w półlitrowych słoikach. To było generalnie mięso z warzywami i to wszystko, tak? Miałem ze sobą jeszcze kaszę kuskus. Ona jest bardzo fajna, bo wystarczy zalać gorącą wodą i ona szybko do siebie dochodzi. W połączeniu z tym to posiłek jest naprawdę bardzo pożywny. I rano, i wieczorem, jak coś takiego sobie zaserwujemy, to potem praktycznie przez cały dzień nie rozglądamy się za czymś do jedzenia. Ewentualnie sobie gdzieś tam możemy jakieś owoce kupić, jeżeli gdzieś jesteśmy dalej od domu, albo spróbować miejscowych specjałów, tak, jeżeli jest taka okazja. To jeżeli chodzi o jedzenie. Ja miałem oczywiście ze sobą jeszcze puszki, ale w większości te wszystkie puszki przywiozłem ze sobą do domu, jak przekroczyłem tylko granicę z Włochami, to generalnie stołowałem się tam na miejscu, tak jak już to wcześniej mówiłem, na jakichś materiałach. Wystarczy 5, max 10 € dziennie przeznaczyć na jedzenie, żeby tego żarcia naprawdę było opór. Co jeszcze? Ciuchy. Przede wszystkim miałem na sobie przez całą podróż motocyklowe z protektorami. Polecam. Naprawdę jest to bardzo ważna sprawa. Nie wiem, jak się sprawdzają ochraniacze, takie same, na przykład zakładane na dżinsy. Jeżeli by się dobrze sprawdzały, warto sobie coś takiego zafundować i na cały wyjazd po prostu nosić to cały czas na sobie. Z tego co wiem, to koledzy polecają ochraniacze trzyczęściowe, czyli nie te dwuczęściowe, czyli na łydkę tylko ochraniają kolana, ale też, które się zapinają na udo. One dużo lepiej się sprawdzają. Także trzyczęściowe ochraniacze na kolana. Jak ktoś ma możliwość kupić sobie zbroję na wyjazd. Dlaczego? Ja całe Włochy przejeździłem w kurtce. I tutaj był mój błąd. Nie wiedziałem, że będzie po prostu tam tak ciepło. A gdybym jeździł na przykład lekko ubrany i tylko w zbroi na zewnątrz, to na pewno by było o wiele przyjemniejsze by to było i dużo większy byłby. A tak troszeczkę momentami byłem przegrzany, także warto zainwestować w dobrą zbroję. Taka zbroja kosztuje w granicach 500-700 zł. Nie wiem, czy warto wydawać kasę na te tańsze. Jak ktoś nie ma, no lepszy ryc niż nic, jak to mówią, tak? A jeżeli macie kasę, to warto sobie kupić tą zbroję droższą. Wówczas w ciepłych krajach, gdzieś tam na południu Europy, nie musimy się wówczas piec w kurtkach. A tak czy inaczej, podróż w kurtce jest, no i im więcej tych ciuchów, niestety człowiek czuje się bezpiecznie i jakiekolwiek upadki nie powodują potem tego, że wyciągamy sobie z ciała jakieś kamienie, żwir czy szkło, tak? Czyli na pewno warto zaopatrzyć się w dobre spodnie z protektorami motocyklowe, ewentualnie na dżinsy dokupić sobie ochraniacze zapinane i zbroję. Zbroję naprawdę polecam. Co do kasków, tutaj też mi parę razy pytaliście o to, jaki kask polecam. Ja sobie bardzo chwalę kask integralny z jednej przyczyny, z jednego powodu. Otóż, kiedy gdziekolwiek stawałem, zawieszałem go na lusterku i przypinałem poprzez szczękę
do kolumny kierownicy linką stalową i po prostu nie musiałem go ze sobą taszyć, jak gdzieś się wybierałem na jakiś spacer, na jakieś zwiedzanie. Także kask integralny w tym momencie się bardzo dobrze sprawdza. Kasku otwartego w ten sposób nie zapniemy, chociaż są takie ponoć kaski, które mają jakieś systemy zabezpieczające. Jeżeli coś takiego macie, to też jest fajne, ale chociaż jednak uważam, że kask integralny jest dużo lepszym rozwiązaniem i bezpieczniejszym przede wszystkim. To by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o ciuchy i wyjazd. Aha, jeszcze tak. Na pewno na wyjazd zabierzcie ze sobą świece, zabierzcie ze sobą bezpiecznik, może nie jeden, nawet najlepiej kilka bezpieczników, na pewno smar do łańcucha. Ja codziennie ten łańcuch w RS-ie moim smarowałem, czyli dojeżdżałem na noc gdzieś na jakiś kemping i pierwsza czynność po rozpakowaniu się to było nasmarowanie łańcucha. I to spowodowało, że ten łańcuch, mimo że chłopaki często na niego narzekają, jeżdżąc w mieście, że się wyciąga jak guma, on mi się nie wyciągnął prawie przez 6000 km, jak dopiero naciągnąłem, jak byłem w Polsce. Także smar do łańcucha jak najlepszy i nie żałować, smarować codziennie. Co jeszcze? Wziąć ze sobą podstawowe klucze, czyli takie, które posłużą do wymiany świecy, naciągu koła. Czy brać więcej, żeby naprawić sam motocykl? Nie wiem właśnie, mam dylemat z tym związany, bo tak. Ja akurat mechanikiem jakimś tam specjalnym nie jestem, jakieś tam podstawowe rzeczy potrafię sobie naprawić, ale jak coś by się tak na dobrą sprawę spieprzyło, no to nie jestem tego w stanie zrobić. Więc dźwiganie tych wszystkich kluczy mija się z celem. Tak samo jak złapiecie gdzieś szlifa i wam się motocykl po prostu rozkraczy totalnie, żadne klucze już tutaj nie pomogą. A poza tym podróżując na przykład po Europie, praktycznie w każdej mieścinie gdzieś jest zawsze jakiś warsztat, jak nie samochodowy, to motocyklowy, a na południu Europy motocyklowych i te, które naprawiają motocykle, skutery, motorowery, jest naprawdę bardzo dużo. Także ja ze sobą zabrałem olej na wyprawę do Włoch, niepotrzebnie, co prawda nie musiałem gdzieś tam chodzić, ale bez problemu możecie przecież kupić olej, tym bardziej, że tu jest tylko litr oleju wchodzi do na przykład do 125, a do większego motocykla tam z reguły 2 litry, czy tam coś koło tego, także to też nie jest majątek i też w całej Europie można kupić, tylko warto zapamiętać sobie symbole, jaki ten olej powinien być, a w sytuacjach kryzysowych po prostu lejemy to, co mamy i też po prostu powinien dojechać i w najbliższym momencie zmieniamy na ten, jaki powinien być. Bo też niejednokrotnie się spotkałem z takimi pytaniami chłopaków na portalach, którzy się pytali, czy można w ostateczności lać olej samochodowy. No i koledzy odpowiadali wielokrotnie, że można, że nic się z tym nie dzieje. Czy coś jeszcze? O, może z ciuchów, tak? Na pewno spodnie biorę ze sobą, te, które mam na sobie. Czyli te motocyklowe z protektorami, biorę zawsze sobie jedną parę jeansów, gdzieś nawet na wyjście, nawet żeby się przebrać w ostateczności, żeby w tym pojechać, jakby coś się stało, zmokło, no, zniszczyło cokolwiek, tak? Jedną parę, więcej też nie biorę, to jest XXI wiek, żyjemy w Europie, także zawsze gdzieś tam można kupić od biedy. Jedną z parę jeansów, bieliznę, stwierdziłem, że najlepszym jest system trójkowy. Ja wziąłem troszeczkę więcej tej bielizny są na wyjazd, trochę więcej skarpetek, trochę więcej koszulek i tak dalej, ale stwierdziłem, że najlepszy jest system trójkowy. Dlaczego? Zawsze to jedno mamy na sobie, jedno mamy w rezerwie, a jedno możemy mieć brudną. A jadąc na dłuższy wyjazd, taki 2-3 tygodniowy, no nie ma siły na to, żebyśmy sobie zabezpieczyli bieliznę na przykład na te całe 2 tygodnie. Także wziąć sobie 3 sztuki tylko, 3 sztuki podkoszulek, 3 sztuki majtek, 3 sztuki skarpetek, 3 pary skarpet, tak? I w ten sposób działać, niestety jesteśmy ograniczeni, jeżeli chodzi o pojemność naszego bagażnika i to, co możemy ze sobą zabrać, w jakich ilościach. Także lepiej nie iść w ilość, tylko niestety trzeba wziąć szare mydło albo jakiś inny detergent i sobie po prostu uprać, czy to na jakimś kempingu, czy skorzystać po prostu z uroków przyrody gdzieś nad jakąś rzeką albo jeziorem. Trudno. Tak to bywa na wyjazdach. Polary wziąłem 2 polary.
bo tutaj i na przebranie, i też okazało się, że się przydały, a one nie są ciasne, dużo miejsca nie zabierają, łatwo je zwinąć i można to wszystko ładnie ogarnąć. Co polecam oprócz tego? Jeżeli chcecie na wyjazd jechać, lepiej wziąć jeden aparat, na przykład, który ma możliwość nagrywania, ale też który się nie boi wody. To jest ważne. Fajnie, jak ma Wi-Fi, tak? Czyli mam na przykład łączność ze swoim smartfonem. Możemy sobie materiały przerzucać na smartfon, tak żeby archiwizować sobie zdjęcia, ewentualnie filmy z takiego wyjazdu. Ja ze sobą może wożę jeszcze tablet, podłączam do niego dysk twardy zewnętrzny i w ten sposób ratuję się, jeżeli mam dużo materiału do tego, żeby sobie zapisać, gdzieś zarchiwizować. I to by było chyba wszystko. Jeżeli będą jakieś pytania, piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć na nie. Jest koniec lutego, koniec stycznia jest, 19 lutego zaczynają się targi motoryzacyjne w Warszawie. Ja już mam na nie kupione bilety. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, piszcie śmiało, postaram się na nie odpowiedzieć. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w drodze, Lewa.